W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W czasie Wielkiego Postu obowiązuje kolor fioletowy. W czasie Wielkiego Postu nie śpiewamy w trakcie mszy świętej Gloria. W trakcie Wielkiego Postu, nawet w niedzielę, nie ma na ołtarzach kwiatów. A jednak, jak widzimy, dzisiaj mamy zarówno biały kolor, śpiewaliśmy Gloria, no i mamy jeszcze te białe szaty. Czy to dlatego, że mamy dzisiaj jakieś święto pierwszej albo drugiej klasy? No nie. Mamy w zasadzie zupełnie zwykłą liturgiczną ferię Wielkiego Postu. Ale jednak Kościół Święty pozwala nam dzisiaj ubrać się w białe szaty, przyozdobić ołtarz kwiatami i nawet zaśpiewać Gloria, co przecież nie dzieje się przez cały okres Wielkiego Postu poza naprawdę największymi świętami. Dlaczego Kościół to robi? Ano dlatego, że chce nam pokazać, jak bardzo kocha, jak bardzo pragnie uczcić niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny. Tak jak wczoraj rozważaliśmy to przebite serce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzieliśmy, jak ta włócznia przeżywająca bok Pana Jezusa otworzyła nam bramę do nieba. Jak teraz dzięki tej ranie boskiego serca, dzięki tej boskiej krwi łatwo możemy uzyskać odpuszczenie naszych grzechów. A dzisiaj spoglądamy, jak przy tym wszystkim, przy tej drodze krzyżowej Pana Jezusa, przy całej Jego męce stoi Jego Najświętsza Matka. Jak na to wszystko patrzy, jak widzi, jak jej Najświętszy, Najukochańszy Syn znosi wszystkie te cierpienia. W końcu podchodzi pod krzyż, stoi pod krzyżem i widzi, jak Pan Jezus umiera, jak za chwilę ma oddać ducha. I najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, że właśnie w tym momencie, kiedy jej Syn zostaje zabity za nasze grzechy, ani ona sama, ani oczywiście On sam grzechów żadnych nie mieli. Pan Jezus zostaje zabity za nasze grzechy i właśnie w tym momencie my zostajemy również jej dziećmi. Właśnie wtedy, gdy ona patrzy na swojego umęczonego Syna, to właśnie wtedy słyszy to polecenie. Oto Syn Twój i do świętego Jana, oto Matka Twoja. A przecież to właśnie również grzechy i te świętego Jana sprawiły tą mękę Pana Jezusa i tego Syna, którego właśnie dostaje Najświętsza Maryja Panna w opiekę. I Jego grzechy, i nasze grzechy, wszystkich ludzi grzechy sprawiły tą mękę Pana Jezusa. I właśnie w tym momencie ona dostaje nas, tych grzeszników, za których cierpi Pan Jezus, ona dostaje jako swoje dzieci. Oddaje niejako Pana Jezusa, choć oczywiście On przecież pozostanie jej Synem, to tutaj oddaje swoje życie w tym momencie na ziemi. Matka traci tego Syna, przynajmniej na chwilę traci Go sprzed oczu. Widzi tą Jego mękę i uzyskuje nas w zamian. Nas, grzeszników, nas, którzy sprawiliśmy tą mękę Panu Jezusowi. I właśnie tutaj widzimy ogrom jej miłości. Właśnie tutaj widzimy wielkość jej najczystszego serca. Bo właśnie w tym momencie ona kocha. Pomimo tego, że jej serce przecież jest rozerwane bólem, to ona pragnie. Pragnie razem z Panem Jezusem, pragnie tego zbawienia dusz. I tak jak Pan Jezus pała tą samą miłością również do nas, do tych dusz, które
sprawiły to cierpienie Panu Jezusowi, ale które zostaną odkupione, które Pan Jezus tak bardzo kocha, że jest gotów zapłacić swoją krwią ten dług zaciągnięty przez nasze grzechy. I ona w tym momencie przecież nie buntuje się, nie opiera się, przyjmuje to, co Pan Bóg daje i z miłością współcierpi. Znosi to wszystko z Panem Jezusem i niesiona tą miłością do dusz przyjmuje tą rolę. Właśnie w tym najboleśniejszym momencie, gdy traci, gdy widzi, jak jej Syn oddaje swoje życie, przyjmuje nas, grzeszników, za swoje dzieci. Także Księga Apokalipsy pokaże ją później jako królową nieba i ziemi, która rodzi Mesjasza i o której czytamy właśnie w Księdze Apokalipsy, że szatan, nie mogąc jej dosięgnąć, wychodzi, aby walczyć z resztą jej potomstwa. Wychodzi, aby walczyć z tymi, którzy strzegą imienia Jezus, z tymi, którzy wierzą w Pana Jezusa, by walczyć z Kościołem. Ci są nazwani jej dziećmi. Patrząc dzisiaj na to niepokalane serce, które przecież jest tak samo rozerwane tym bólem, jak serce Pana Jezusa otwarte włócznią. Pamiętajmy o tym, że wszystko to i ta męka Pana Jezusa, ta droga krzyżowa, to przebicie boku włócznią i współcierpienie Najświętszej naszej Matki, to wszystko było po to, żebyśmy my mogli dostąpić odpuszczenia naszych grzechów, abyśmy my mogli się uświęcić, abyśmy my mogli stać się podobnymi Chrystusowi, abyśmy my się do Niego upodabniali. I nie zmarnujmy tego. Nie przegapmy tego, co zostało dla nas zrobione. Człowiek, który zdąża ku potępieniu, marnuje to wszystko. To wszystko dla niego konkretnie przepada. My chcemy naprawdę być jej dziećmi. Chcemy naprawdę okazać się godnymi tego imienia. A do tego potrzebujemy ją naśladować. I to naprawdę nie wymaga aż tak wielu trudnych rozważań. Nie wymaga aż tak bardzo skomplikowanych wyjaśnień naśladowaniem Najświętszej Maryi Panny. Powiem, to życie, przykład, który zostawia nam Najświętsza Maryja Panna, wcale nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Jest trudny do naśladowania, ale jest w zasadzie prosty do zrozumienia. Co robi Najświętsza Maryja Panna? Milczy, modli się, pracuje. Wszystko to z miłością. A więc Najświętsza Maryja Panna nie narzeka. Nie siedzi godzinami przed internetem. Nie tylko dlatego, że wtedy jeszcze go nie było, ale również dlatego, że właśnie miała czas na ważniejsze rzeczy. Na modlitwę, na pracę, na obecność z Bogiem, a nie na plotki, które już wtedy były, a teraz są spotęgowane przez środki masowego przekazu. Ona nie zajmuje się ocenianiem innych. Nie złości się wtedy, gdy coś się dzieje nie po jej myśli. No spójrzmy chociażby na te gody weselne w Kanie Galilejskiej. Kończy się to wino. No i co my byśmy powiedzieli? Powiedzielibyśmy albo o, nie dopatrzyli. Albo powiedzielibyśmy, a pijaki, już wszystko wypili. Coś tam byśmy zawsze znaleźli, do czego można się przyczepić. Najświętsza Maryja Panna patrzy, idzie do Pana Jezusa i przedstawia sprawę. Więcej nie trzeba. To nie jest jakiś bardzo skomplikowany przykład. To nie jest coś, czego no nie każdy mógłby naśladować, nie każdy mógłby to zrobić. Nie, każdy może tak postępować. Widzi problem, przedstawia go Jezusowi, zachowuje spokój. Naśladujmy naszą Najświętszą Matkę. Pamiętajmy, że
Święci nazywają ją formą Bożą. Nie w sensie, że Bóg potrzebuje jej jako jakiejś formy, tylko w tym sensie, że my będziemy w niej ukształtowani na dzieci Boże. Że jesteśmy właśnie jak taka, jak materia, która wlewa się w formę i tam przybiera tą postać Bożą. Tam staje się dzieckiem Bożym. Ona może nas tak upodobnić, może nas tak przekształcić w dzieci Boże. Tylko, że do tego potrzeba przede wszystkim pokory. Święci mówią, że do tego potrzeba, aby materia była na tyle płynna, na tyle podatna na to formowanie, żeby pozwoliła się uformować. Pozwólmy się uformować przez tą pokorę. Przez tą pokorę, o której właśnie przed chwilą mówiłem, która w dużej mierze polega na tym, żeby naśladować Najświętszą Maryjo Pannę, która nie narzeka, czasu nie marnuje, nie zajmuje się cudzymi wadami, nie plotkuje, nie próbuje na siłę naprawiać świata tam, gdzie to nie leży w jej kompetencjach. Nie widzimy, żeby Najświętsza Maryja Panna ani nauczała, ani kogoś pouczała, ani zwracała komuś uwagę. Najświętsza Maryja Panna modli się, trwa w cichości i pracuje. I więcej w sumie nie potrzeba. Śpieszmy do jej najświętszego, jej niepokalanego serca i prośmy ją, żebyśmy potrafili ją naśladować. Abyśmy nie przegapili tego prostego przykładu, który w zasadzie tak łatwo możemy naśladować, ale jak się okazuje, chyba właśnie dlatego jest dla nas tak trudne. Bo my byśmy chcieli inaczej, my byśmy chcieli wynieść nas gdzieś tam na piedestał, chcielibyśmy wszystkim innym mówić, co mają robić, a nie samemu robić. Prośmy o to, abyśmy to potrafili, abyśmy potrafili ją naśladować. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.